Otwieram 20. sesję Rady Gminy Pigrzyny Podlaskiej. Witam Państwa Radni. Pozwólcie, że Państwa i swoim imieniu przywitam wójta gminy Pigrzyny Podlaskiej, pana Krzysztofa Radowicza. Witam panią sekretarz. Witam panią skarbnik. Witam pana mecenasa. Witam panią inspektor. Witam pana informatyka. Witam pana rektora realizującego transmisję obraz sesji. Teraz do stwierdzenia kworum. Mamy kworum do podejmowania uchwał. Rozpatrzyliśmy podpunkt A w punkcie pierwszym, przechodzimy do następnego punktu B w punkcie. Pierwsze przyjęcie porządku obrad. Otrzymaliście Państwo porządek obrad. Czy w związku z porządkiem obrad są jakieś propozycje? Nie widać. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. Rozpatrzyliśmy podpunkt B w punkcie pierwszym, przechodzimy do rozpatrzenia podpunktu C w punkcie pierwszym. Przyjęcie podlega rozpatrzeniu sesji Rady Gminy. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że protokół rozpatrzenia sesji został przyjęty. Dziękuję. Rozpatrzyliśmy punkt pierwszy porządku obrad. Przechodzimy do rozpatrzenia informacja wójta gminy, przewodniczącego Rady Gminy oraz przewodniczącej komisji bieżącej działalności. Proszę bardzo, panie wójcie. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Kilka informacji przekażę państwu. Gmina Międzyrzec Podlaski podpisała dwie umowy na roboty budowlane w zakresie zadań termomodernizacja budynków publicznych szkół podstawowych w miejscowości Kalasy i Zeszyca. W ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej poprawa efektywności energetycznej budynków szkół z tereny gminy Międzyrzec Podlaski. W dniu wczorajszym dokonano otwarcia ofert w zakresie przetargu unijnego na dostawę i montaż kotłów na biomasę na terenie gminy Międzyrzec Podlaski. Są to kotły, które będą montowane w domach naszych mieszkańców. Oczywiście jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Realizację przewidujemy w tym roku, przed zimą. Wpłynęły dwie oferty, trwają procedury oceny ofert i badania ofert. Również wczoraj dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie postępowania budowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej w miejscowości Wysokiej Gmina Międzyrzec Podlaski. Najkorzystniejszą ofertę i z nim też w dniu jutrzejszym pod tym wykonawcą podpisujemy umowę. Jest to przedsiębiorstwo robu budowlanym instalacyjnym w niemieckich budowach z Włosi. Wszystkie pozostałe prace termomodernizacyjne trwają zgodnie z harmonogramem. Również ruszamy z realizacją w pełni zapisów funduszy sołeckich, tak aby do jesieni zrealizować wszystkie inwestycje i potrzeby naszych mieszkańców. Informuję również, iż wybrano wykonawcę na budowę drogi gminy.
Kruszwic Skórowa. Realizacja tego przedsięwzięcia jest początek do terminu do początku września tego roku. Gmina Międzyrzec Podlaski jako partner Stowarzyszenia Moja Gmina realizuje wspólnie projekt Mowa na Seniora w ramach rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych. Projekt skierowany jest do 70 osób w wieku 60+ oraz 40 do osób młodszych z terenu gminy Międzyrzec Podlaski. Wszystkich chętnych zachęcam do zapoznania się z projektem. Zakłada on bezpłatny udział uczestników w przeróżnego rodzaju zajęciach, warsztatach, kursach. Kwota pozyskanej dotacji przez Stowarzyszenie Moja Gmina to 100 tysięcy złotych. Miło jest również Państwo poinformować, że w gminie Międzyrzec Podlaski w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych, tak zwanych bonus inwestycyjnych, przeznaczono 1 874 000 na wydatki inwestycyjne w ramach dotacji rządowej. Pieniążki zostaną wykorzystane na pewno zgodnie z potrzebą. Chcę również Państwa poinformować, że Gminny Ośrodek Kultury organizuje zajęcia dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji w ramach kulturalnych wakacji w Gminnym Ośrodku. Informacje na stronach Gminnego Ośrodka Kultury. Jednocześnie informuję, że trwa nabór kandydatów na radnych terenowych do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego. Zgłoszenia przyjmowane są do 8 lipca. W lipcu, 13 lipca, rusza zbiórka odpadów wielkotowarowych. Wszelkie informacje na stronie gminy, na stronie urzędu. Chcę również Państwa poinformować, że dożynki gminne w tym roku nie będą mieć charakteru imprezy masowej. Ograniczą się do konkursu Lubienica i mszy świętej w intencji rolników. Więcej informacji w późniejszym roku. Chcę również przekazać Państwu i wszystkich mieszkańców informację, że gmina Międzyrzec Podlaski przygotowuje się do aplikowania środków zewnętrznych w ramach projektu Zielono-Niebieskiej Infrastruktury Małej Retencji Gminy Międzyrzec Podlaski. Skierowany ten projekt jest do mieszkańców gminy Międzyrzec Podlaski. Między innymi związany jest on z zagospodarowaniem wód opadowych. Wszelkie informacje pojawią się już za chwilę na stronie gminy Międzyrzec Podlaski i będziemy rekrutować chętnych do udziału w tym projekcie. Chcę również Państwu powiedzieć, że zakończyła się pierwsza tura wyborów na terenie gminy Międzyrzec Podlaski. Blisko 64% mieszkańców poszło do urn. Chciałem bardzo podziękować wszystkim tym, którzy skorzystali z prawa święta demokracji. Najwięcej naszych mieszkańców zagłosowało na Dudę Andrzeja, ponad 71%. Drugi w kolejności jest pan Bosak Krzysztof, 8,74%. I w dalsze miejsce pan Trzaskowski Rafał, 8,21 i Kołownia Szymon, 6,86. Przed nami druga tura wyborów. Mam nadzieję, że również tak masowo pójdziemy do urn 12 lipca. Dziękuję. Dziękuję. Żadne pisma nie wpłynęły do Rady Gminy. Ewentualnie przewodniczący komisji stały mają jakieś informacje przekazane.
Rozpatrzycie punkt drugi porządku obrad. Przechodzimy do punktu trzeciego. Składanie pisemnych zapytań w deklaracji rady. Żadne pismo nie wpłynęło. Stwierdzam, byśmy rozpatrzyli punkt trzeci. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu czwartego. Podjęcie uchwał w sprawie. Podpunkt A. Zmiana budżetu gminy na 2020 rok. Przed sesją obradowały połączone komisje. Komisje zaopiniowały pozytywnie zmiany budżetu wraz z autopoprawką wójta gminy w sprawie zbiorników na zbieranie deszczówki. Czy z Państwa radnych ktoś ma uwagi do zmian do budżetu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do podpunktu B. Zmiany letniej prognozy finansowej. To również rozpatrywały komisje połączone. Komisje zaopiniowały pozytywnie zmiany do budżetu. Przystępujemy do głosowania w sprawie zmiany letniej prognozy finansowej. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Rozpatrzyliśmy podpunkt B w punkcie czwartym. Przechodzimy do rozpatrzenia podpunktu C w punkcie czwartym. Pozostawienie bez rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Woda od 5G z dniem 21 marca 2020 roku. W związku z tym, że wpłynęło pismo od Koalicji Polska Wolna od 5G uzupełnienie. W związku z tym, że na podstawie artykułu 10 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach dziennych ustaw 2018 roku, pozycja 870, termin na rozpatrzenie ulega przedłużeniu nie dłużej niż już od 3 miesięcy, czy od wpływu terminu, o którym mowa w ustępie 1. Także wnioskuję o przekazanie petycji do rozpatrzenia komisji wniosków i petycji. Czy będziemy głosować na tym, żeby te petycje jeszcze raz została rozpatrzona? Wycofać, tak? Dobrze. Proponuję o wycofanie z porządku obrad rozpatrzenie tej uchwały. To przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że została podjęta decyzja o wycofaniu z porządku obrad podjęcia tej uchwały. Rozpatrzyliśmy podpunkt C w punkcie czwartym. Przystępuję do rozpatrzenia podpunktu D w punkcie czwartym. Określenie średniej ceny jednostki paliwa gminy Wisłokowarskiej w roku szkolnym 2020-2021. Połączone komisje przed sesją zaopiniowały pozytywnie tą uchwałę. Czy są jakieś uwagi do tej uchwały? Nie widać. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Rozpatrzyliśmy punkt czwarty porządku obrad. Przechodzimy do punktu piątego. Wolne wnioski. Proszę bardzo. Czy są jakieś zapytania, uwagi? Nie widzę. Stwierdzam, że punkt piąty został wyczerpany. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 20. sesję Rady Gminy. Dziękuję bardzo.